Cześć, witajcie w następnym vlogu. Tym razem vlog z dużych żniw. Małe żniwa już mamy skończone. Dzisiaj już nagrywam drugiego vloga w sumie, bo w dzień żeśmy skończyli małe żniwa, około 16. Tata w międzyczasie pojechał na pole z pszenicą, sprawdził wilgotność. No i była zdatna, no to kosimy. Już jeden transport pojechał. Puma z dwiema ósemkami. Ja teraz jeżdżę sobie maksumem. Z przyczepą szóstką po odbudowie i HL-ką szóstką. Będziemy sobie teraz sypać już drugi zbiornik na ten zestaw. Wilgotność pszenicy waha się różnie. Od 13,5 do 15. Paweł sobie kosi. Bardzo mu się podoba nowy kombajn. Na pewno jeszcze nagram jakiegoś vloga zza kierownicy kombajnu, wtedy poopowiadamy coś o kombajnie. Bo jak na razie, no to nie ma kiedy. Łączność oczywiście musi być. Ile na godzinę? No tak, no to dawaj. No mów. Jaki? I co, usypało się pewnie. Patrz tam jak, patrz jak na końcówkę przyczepy leci, bo ja nie widzę. No to daj do końca daj. Tak? Ale to też sypaliście w biegu? No. 14,5 miała wilgotności teraz jak badałem. Koniec. Obejdziesz koło? Kto i z powrotem? No dobra, to ja idę do ciebie. Widzicie, jak szybciutko, fajnie idzie, sprawnie. Na rzepaku żeśmy ćwiczyli, a teraz już mamy wprawę i sypiamy sobie w biegu. Wiadomo, no dosypki do pełnej przyczepy, no to nie będziemy jechali, no bo się więcej na rozsypuje, bo to jest naturalna rzecz, że się będziemy zatrzymywać i będziemy sobie dosypywać.
ile można, tyle można, ale resztę no to trzeba już nie pracować ręcznie. Trzeba chwilę dłużej poświęcić. Dokładnie nie powiem wam, którego siana była ta pszenica, bo nie pamiętam, ale coś koło 10 września. Był taki fajny weekend, to była w ogóle pierwsza pszenica siana w gospodarstwie. Błysnął taki weekend i na dwa cienniki wyjechaliśmy. Jeden dzień cienniki uprawiały, na drugi dzień ja pojechałem pumą uprawiać, Paweł już maksumem siał. No i w ciągu praktycznie dwóch dni uprawiliśmy, zaoraliśmy i posialiśmy 30 hektarów. Odmiana to Agile. No zapowiada się ładnie względem objętości. Zobaczymy, jakie będzie miała parametry. Na razie nic nie mogę powiedzieć, czy jest wypłukana, czy nie. To wszystko wyjdzie w praniu. Jutro będziemy mądrzejsi. No i jakby pogoda się taka utrzymała, no to myślę, że jakieś 4 dni jeszcze i będziemy po żniwach. No, także wychodzi, że środa, czwartek możemy już być po żniwach. Jeżeli wszystko będzie szło tak jak do tej pory. Kombajn nie nawali. Czy coś innego, czy pogoda się nie popsuje. No to jest natura. Wszystko zależy, no, nadają ładną pogodę, że będzie słonecznie, bez deszczów. No zobaczymy. No i co, ja sobie skończę chyba tego vloga, no bo to jest bardziej taki vlog informacyjny, że już kosimy, działamy. Oczywiście śledźcie fanpage'a na Facebooku, tam się co chwila coś pojawia, jakieś zdjęcia albo jakiś momencik z pracy. No i dobra. Dziękuję wam za uwagę, że jesteście, że oglądacie. Łapkujcie, subskrybujcie oczywiście kanał, piszcie komentarze. Wiadomości prywatne też. Ja nie gryzę. A ci, co napisali, no to myślę, że nie są zawiedzeni. Bo jeżeli coś wiedziałem, no to starałem się odpowiedzieć. No i dobra. Dzięki za uwagę, za poświęcony czas. Trzymajcie się, do następnego, na razie.